Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Terrarii. I tak jak mówiłam, zaczynamy dzisiaj w miejscu, gdzie mamy tory. A u góry trochę się zmieniło w domku, ale to zresztą zobaczycie później. Bo musiałam go trochę rozbudować. Nie zostawiłam złota w domu. Cholera. Wracamy. No i jestem z powrotem. Musiałam odłożyć te pieniążki, bo jakbyśmy umarli, bym straciła te złoto. To by było bardzo, bardzo źle. Jak tutaj schodziłam, to po drodze, a dokładnie gdzieś tak, w tym chyba miejscu tutaj, rosła sobie ryszlinka. I będziemy mieli później kiedyś w przyszłości jakiś fajny kolorek. Także wsiadamy. Myślę, że w tą stronę chyba to się... Aha. To żeśmy pojechali. No postaw tą pochodnię gdzieś. Dobra, może być tutaj. Aha, tutaj... Nie niszcz tego. Robimy tak. Pochodnia w dłoń i jedziemy. Rozpędzamy się. My tam już byliśmy kawałek, ale dobra. Rozpędzamy się. Może zabijemy kogo po drodze. O, tu nas nie było. Tam jakaś skrzynka była po drodze. Dobra, aha, i koniec. Okej. Okay. No nie jest jakiś nie wiadomo jaki ten tunel. Tunel, te tory jakieś tam... Myślałam, że może nas zabiorą do marmurowego biomu, bo nie wiem, jakoś tak zawsze grałam, to ten tunel mnie prowadził... tunel? Co ja z tym tunelem? Mnie prowadził do marmurowego biomu. Te tory mnie prowadziły. O, już widzę, już widzę. Także... Teraz sobie zwiedzimy ten domek pod spodem. Kopalnię opuszczoną, jak to większość z was mówi. Nie wiem, czemu mi to kopalnie... O! Nie chcę, chcę, żeby się chociaż w sumie ty też możesz. Mam jedno miejsce, tylko jedno jest dla gajda, chociaż w sumie trzy miejsca, no bo ten prowizoryczny domek, którym tam zbudowaliśmy w pierwszym i kawałek drugiego odcinka, to też się zalicza jako domek, bo tam ma stół do krawcenia i łóżko, więc jest siedzenie, jest stolik i się zalicza. Ale zbudowałam ogólnie dwa miejsca na dwóch NPC-ów. Dla gajda i dla jakiegoś merchanta, żeby właśnie, żebyśmy mogli już powoli po prostu sprzedawać jakieś rzeczy, których nie potrzebujemy. Bo wiecie, pieniążki się zawsze przydadzą. Chociaż w sumie nie wiem po co. Nie no, pieniążki się przydadzą, ale później jak już... Tak mi się wydaje, że najbardziej to pieniądze w tej grze są potrzebne do zmieniania statów itemów. Znaczy, statów. No co jest? No. Tam coś będzie... Nie, myślałam, że może jakieś, wiecie, złoto. Żelazo wykupuję, a zrobiłam sobie ogólnie żelazny młotek, czego bardzo szybko pożałowałam, bo zapomniałam, że my nie mamy nawet zbroi jeszcze żelaznej, więc... Wiecie, w pierwszej kolejności taka zbroja powinna być, a nie młotek. No ale chciałam, żeby te domki dla NPC wyglądały jakoś tak... Chociaż trochę inaczej. Mamy statuetkę Spira, no super, a tutaj... O, mamy maszynkę, każdy wie pewnie, do czego ona służy. Ale patrz, nawet jest napisane. Sealed Slush Fossil. Nie widziałam nigdy takiej informacji. O, fajnie, że się topię. O, patrzcie, pułapka, jak sprytnie schowana. Znaczy, no nie wiem, czy tak sprytnie. Skoro ją zobaczyliśmy. Już. Zabiliśmy kamień. Tam na dole chyba nic nie będzie. Sobie nie mam tego, dobra. Teraz możemy sobie stawać na tą pułapkę bez żadnego problemu. Otworzymy sobie ją. Tak przyszłościowo, żebyśmy się nie musieli bać. Czy my tutaj coś znaleźliśmy fajnego? W sumie tutaj jest jakieś zejście, ale tutaj też jest jakieś zejście. Tylko sobie rozwalę to. Bierzemy sobie tungsten. Tungsten ma bardzo ładne ściany. To muszę przyznać. Ojej, platyna! Ja myślałam, że to kamień. Nie zwróciłam uwagi. Ojojojo, jak fajnie. Ślimak, ja bym cię chętnie złapała, ale niestety nie mam siatki. Czyli mamy platynę. Bardzo fajnie. Ojej, jak się cieszę. Ja tak nie lubię złota. Nie lubię złota bez brzydkie. Jest takie żółte. Chociaż fajnie można połączyć właśnie złote klocki, bloki, jakkolwiek to chcecie sobie nazywać.
z innymi i tak, no fajnie się prezentują, muszę przyznać. Platyna z platyny można zrobić? Nie wiem, jeszcze nie próbowałam. Muszę przyznać szczerze, z platyny zrobić jakiś budulców. Nie wiem, czy się da. Bo na przykład ostatnio próbowałam z czegoś, nie pamiętam już z czego to było. I nie było takiej opcji. Miedziane nie są wcale takie ładne, no ale... W sumie... O, robak. O, lecie zmiotło. Ojoj, poduszka pierdziuszka! Marmurowy spiom chyba. Opa, ojoj, kolejna pułapka. Tylko muszę uważać, żeby ona mi teraz nie spadła na głowę, bo wiecie... To, że guzik jest na dole, zawsze możemy przez przypadek, jak mi się parę razy zdarzyło, wypuściłam ją bokiem, stałam gdzieś tutaj i rozwaliłam kamyczki, które ją trzymały i kulka się potoczyła i mnie zabiła. Nie to, że spadła mi na głowę, nie, po prostu zmiażdżyła mi stopę na śmierć. Teraz bardzo uważam i zawsze ją rozbijam, a nawet nie dokopując się do niej do końca. Ja to chcę. W ogóle przydałaby mi się statuetka slima. O, tam jest serduszko. Kurczę, ile żelaza. Wiecie co, jak się nauczę przyspieszać filmiki, to może zacznę to wprowadzać do mojej serii, bo nigdy się w to nie bawiłam. Zawsze wolałam coś tam wyciąć, niż bawić się w przyspieszenia. Bo po pierwsze, dźwięk, jeżeli przyspieszamy, dźwięk też się przyspiesza i brzmi on okropnie, taki przyspieszony. A jeżeli chcemy zmienić, to jest to strasznie dużo zabawy, żeby wyciąć dźwięk, wstawić jakąś tam muzyczkę. Więc nigdy nie byłam tego fanką i nigdy się w to nie bawiłam. No weź tam, co, już się nie wygłupiaj. No. Ale może zacznę z czasem, nie wiem. Kurczę, się namnożyło tych slajmów tutaj. A se skaczce, ja idę tutaj. Mamy lew krystala! Już drugiego, tak? Wygląda na to. Kurczę, tam mi ciężko coś dojrzeć. W ogóle spotkania z Modusą nie chciałabym zaliczyć. Ani z jej obrońcą, że tak powiem. Czyli z tym żmianinem, tak? Zombie żmiany? Nie wiem, czy to zombie, już nie pamiętam. No właśnie. Mamy, tylko... Czy ja bym chciała tam wodę wpuścić? A no, bo czemu by nie? Może tak zrobimy. Żeby jej tam za dużo nie nawlatywało. Kurczę, ja bardzo bym... Nie! Muszę zobaczyć najpierw, co tutaj jest. Dopiero będziemy spadać. Kurczę, one są takie przezroczyste, te niby są czarne, ale są przezroczyste, jakieś takie te slimy. Dobra. Szybka runda po tym biomie. Bo chyba nie mamy bomb, czy mamy? Mamy 10 bomb, no to ja sobie chyba podropię trochę, czy podropię. Po farmie. Po... Rozwalam. Bloki. Marmurowe, bo są śliczne, po prostu... Uwielbiam z nich budować. Wiem, że też dużo ludzi się jara, bo to nowe, to fajne, ale mi po prostu się podobają. Są bardzo ładne. Jak na razie ten marmurowy blok jest dla mnie jednym z najładniejszych. Do budowania. Coś tu leci już. Wiecie, moby się respią poza ekranem. Czyli w tym momencie, jak ja tutaj stoję, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że właśnie zrespi mi się jakaś meduza albo ten rzymianin, czego bardzo bym nie chciała, bo kurczę, no i ten robak też nie jest bardzo łatwym przeciwnikiem. No właśnie, stówka, chociaż ja zapomniałam, że tym mieczem możemy trzymać. Co tam idzie? Slime, dobra. Czy to jest kolejna pułapka? No chodź. Dziękuję. Czekajcie, muszę tu kawałek... No oczywiście, patrzcie ile tych pułapek tu jest. Ja cię kręcę. Normalnie mielibyśmy... O, i idzie, patrzcie. No nie, nie chcę, bo on... Bo on rzuca. A!
No i... Widzicie, ile to mi życia zżarło? Już sobie nie przejdziesz. Chyba, no. Te javeliny, kurczę, są takie mocne. I teraz, może zrobimy sobie sticky bomby. Mamy tylko 10. Więc wrzucimy tu jedną. Wrzucimy tu drugą. Może od razu zabiję bata, jak nie, to się przygotuje. Właśnie. Kolejna pułapka. Co weźmiemy tak trzecią? Nie chcę... Nie chcę za bardzo, za dużo rozwalić. Aj, mój nos. Oj, oj, oj. Dobrze, że mnie ominął. Nie chcę tak kopać sobie, wiecie, pojedynczo, bo... To tak do usranej śmierci można by było kopać. Ten bat tutaj leci. Tam sobie wrzucę. Oj, kurczę, chyba to nam zrobi dziurę, no właśnie. Teraz trzeba jakoś tam szybko się dostać. I zabudować. Dobra. Oświetlimy. Ile mamy tych klocuszków? Gdzie one się stakują? 127. No dobra, myślę, że darujemy sobie ewentualnie, jak ja będę chciała coś z tego budować. To już wiem, gdzie przyleść. Ja was nie będę zanudzać tym. Ale ja sobie zawsze tak wydobuję właśnie. Wydobywam? Wydobywam, wydobuję, wydobywam. Co to? Jakaś tekstura. Ach, to było po tej pułapce. Już się przestraszałam. Ja zawsze, jak już tak wiecie co, jak normalnie na filmach, jak człowiek na minę wejdzie, tak ustanie na nią i już jest za późno. Ja mam tak samo. Stanę na pułapkę w Terrarii, to jest i zawsze uciekam. Mam wrażenie, że zaraz mi coś na głowę spadnie. O kurczę, nie, nie. Ojej, jest meduza. I jest meduza. I jest tam drugi. Uciekam. I z drugiej strony jest drugi, cholera. O, jest platyna. Oni chyba tu nie wejdą. A jak ja bym teraz ich dziabnęła? Tylko, że ten to mnie tutaj dziabnie. No właśnie. No to nie. Robimy odwrót taktyczny. Idziemy po platynę. I darujemy sobie. Tylko ja chcę tą platynę wyrobić w całości. Więc może wezmę sobie błoto. Nara. Nie chcę, żeby nic na głowę spadło. Co ty robisz? Aha, i mieliśmy przecież zimowe te pochodnie, nie pamiętacie? Zostawiłam w domku i zrobiłam normalne, bo może coś fajnego zrobimy z tych zimowych pochodni. Nie będę ich marnowała na, wiecie, rozrzucanie po jaskiniach. W ogóle to muszę wspomnieć. Nie wiem, czy słyszycie różnicę w dźwięku, że nie słychać już tak bardzo mojego klikania w klawiaturę i jak uderzam w myszkę tych takich tonów. Wszystko dzięki Zoku. Musicie odwiedzić jego kanał. Jak lubicie Terrarię, to na pewno wam się tam spodoba. I dzięki niemu moje nagrania może będą teraz brzmiały o wiele lepiej. Nie powiem wam w jaki sposób, bo jest to dosyć komiczne. Ale naprawdę, jak lubicie oglądać Terrarię, to tam idźcie. Zalukajcie. Szczerze, mam wystarczająco żelaza. Żeby zrobić już, bo mamy klatę, więc myślę, że na hełmik i kask już nam powinno wystarczyć. O, jest i merchant. Fajnie. Można sobie kupić świnkę skarbonkę, bo przynajmniej u niej można quickstackować pieniążki. Bo tak to do skrzynki się nie chcą quickstackować. Patrzcie, tam jest kolejny hoplit. Hoplit. Hoplita. Dobra. Ach, te kopalnie takie wielkie. No weź tu gdzieś się postaw. Co my tam mamy? Tam nic nie mamy. Tu się przyda. O, i kasa, jest kasa. Ale chyba tylko piątka. Nie, 10. Jaj, ale fajnie. I kolejna platyna. I nietoperz.
I sobie chyba... Ja umrę, nie umrę. Ajaj, nie mam już ty? Nie mam. Bardzo niedobrze, bardzo niedobrze. Tam chyba nic nie ma. Co tam jest? Też nic nie ma. Dobra, tu pójdziemy teraz sobie... Jak ja nie lubię, jak idziemy w lewo, to się nasza dupa przyciśnie przez ten... A jak idziemy w prawo już, to się nie przyciśnie. Dlaczego ja idę w prawo, a moja postać idzie w lewo? To jest bez sensu, że... nietoperzy narzucają takiego debuffa, nawet jeżeli nas nie dotkną. Tylko po prostu są w pobliżu. To jest trochę takie, nie wiem, dla mnie... dziwne. Ja nie mogę rzucić debuffa na potworka z moich przedmiotów. Nie mam pochodni. Ja, zanim go nie uderzę. Chyba. Przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo. Mamy barwnik. Tam coś się skrywa. O, patrzcie, znowu nam się łeb nie zmieści. Przestań! Skillofa. Tam jest kolejne żelazo, ale już może sobie darujemy to żelazo i pójdziemy od razu po tungsten. Czy znowu będziemy zwiedzać w tym odcinku i zbierać, ale ja myślę, że wiecie, takie ciekawe rzeczy się dzieją tutaj pod ziemią i to jest takie jedno z najciekawszych. Takie chodzenie, zwiedzanie. Tu mnie coś zabije. Może nie chcę krakać, bo już jest 17 minut, tak jakoś coś koło tego. Nie chcę krakać, ale może uda nam się nie zginąć w tym odcinku. Byłabym z ciebie dumna. Bo odcinek jest znowu prawie cały w jaskiniach. No ale wiecie, w Terrarii, no i patrzcie, nie? W Terrarii o co chodzi? A mamy ten! Właśnie, ale fajnie. Extractnitor. Mamy maszynkę do przerabiania. Więc trzeba zbierać jak największe ilości tego wszystkiego. Więc jeżeli już... No, o, ja znowu słyszę jakieś dziwne zwierzę. Ja, ile tego tu jest? To będziemy mieli co robić na koniec, jak wrócimy do domu. Mam nadzieję, że Amber dostaniemy jakieś inne fajne rzeczy. Kurczę, ale teraz muszę się rozglądać za tym. Bo nigdy nie zwracam uwagi na te bloki. Znaczy, jedynie taką, że jak muszę przez nie przejść, to muszę uważać, żeby mi na łeb nie spadły. Bo one fajnie przyduszają. A tak to nie zwracam uwagi. O, tam są znowu. Fajnie. Im więcej, tym lepiej. W ogóle... dowiedziałam się z filmiku... u kogoś innego, że można robić bloki z błota, co w ogóle nawet o tym nie wiedziałam. Dla mnie błoto było jedynie, żeby zrobić sobie grzybiarnię, zasadzić glowing mushroomy, a okazało się, że można, kurczę, z nich zrobić bloki, które też są dosyć fajne, dosyć nawet bardzo fajne i ściana też jest bardzo ładna. Będziemy korzystać, tylko musimy najpierw znaleźć błoto. może najpierw ja się skuszę na tą platynę, a dopiero pójdziemy tam w prawo. Muszę przede wszystkim u merchanta kupić siatkę, bo jak widzicie, tu lata dużo takich małych stworzeń, a ja bym chciała bardzo wam pokazać w tym sezonie łowienie. I to tak naprawdę skupić się na tym łowieniu bardzo, bo jest ono bardzo, ale to bardzo przydatne. Kurczę, w dół czy w prawo? W prawo. Tam jest brzydki duży slime, ale nie szkodzi. Tylko chodzi o to, żeby... O to chodź, ja cię tak zabiję, trochę oszukamy. Ty jesteś za duża i się tutaj nie zmieścisz. Ale one się już zmieszczą. Więc tu już trzeba... Dobra. No i chyba tu nic... Chyba tu nic nie ma. Nie, no to idziemy w dół. Jeszcze pójdziemy na chwilę. Przed chwilą był tu jeden mob. Aj, ty jesteś ten, co kość mi rzuca.
No to wracamy do domu. Wracamy do domu, bo musimy zrobić parę rzeczy. O, dzień dobry. Proszę. Takie prowizoryczne, na razie wiecie, żeby po prostu sprzedać śmieci dla NPC-ów. Ciebie kopnie zaszczyt w dupę i postawimy u ciebie. Ale jeszcze najpierw, zanim to zrobimy, musimy uporządkować. O, musimy oddać. Ja, 25 golda! Jaki czad. Weźmiemy sobie to i to. Od razu przerobimy. Nasza platynka. Pierwsza. I tungsten. I żelazo. Wow. I teraz tak, ile mam platyny? 19, czyli starczam na hełm. Czyli ja myślę, żebyśmy mogli zrobić pickaxe z platyny już. Czysty, może być. To w ogóle była masakra. Dobra, ja go sprzedam. Z tungstenu mamy 10. A w skrzynce? Czy mam otwartą skrzynkę i 3. Czyli w sumie nic takiego nie zrobimy, nie? Więc myślę, że dokończymy robić tą żelazną zbroję, żeby, wiecie, cokolwiek mieć na razie. Mamy 9 defa. Wow. Jak ja nie lubię chodzić w hełmie. Muszę go zdjąć. Nie, no dobra. Nie, muszę go zdjąć. Nie mogę z nim chodzić. Jest obrzydliwy. Tungsten, żelazo, platyna. Jakiś quickstack? Nie ma. Dobra. To na razie chowamy wszystko. To idzie do sprzedania, to zostaje. To idzie tu, to idzie tu, to. Będę myśleć nad tym. To zostaje. To zostaje. Aha, to idzie dla mnie. To idzie do sprzedania. To na razie zostaje. I porządek jest. I domki, wiecie, takie. Żeby były. To sprzedajemy. To kupujemy. W ogóle nie wiem, po co mi jedna ta. Świnka. Kurczę, mamy tyle golda w sumie. Ale nawet nie mam gdzie poza sobie. No i co? Kupiłaś? Dlaczego nie... za daleko mam moje oszczędności. Właśnie, i nie są w śwince. A tak to jak są w śwince, to możemy kupować nieważne gdzie są. Świnka. Dobra, będą u ciebie. Świnka będzie stała. W ogóle dlaczego jest tak? O. No, teraz jak sobie pójdziemy nawet do niego i chcemy coś kupić, to tu mamy nasze oszczędności ze świnki. I możemy kupować. Super. Oj, czemu usunęłaś? No. Zamknij drzwi. I uwaga, wrzucamy. Pieniądze. Jakieś gówno. No weźcie. O, jest jeden. Super. Lepsze to niż nic, a może jakieś jajko? O, rubin. Też może być, ale kasa też jakoś tak się niezbyt sypie. Ej, i taki copper, gold, lead, platyna, żelazo. Jeden safir. Szafir. Jakoś tak niezbyt. To muszę włożyć do świnki, bo to wiecie. Kamienie szlachetne. Tu porządkujemy to, co mamy, a. Nie wiem, czy zostałaś. Może sobie tutaj tak w brzuszku położę. Może się przydadzą, może i nie. Jeden amber. Spójrzmy jeszcze. Crafting. No właśnie, byśmy mogli amber staff sobie zrobić. Aha, nie mamy jeszcze tego. W sumie to nic nie możemy z tego amberu, ambru zrobić. Ale schowamy go do świnki. Bo czemu by nie? A ja się będę z wami żegnał, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Trochę pozwiedzaliśmy, chociaż w sumie niewiele, ale wiecie, zawsze coś. Mało progres jest, bo mamy już, no mamy stiacie. Normalnie jak łysa jestem. Okropnie to wygląda. Mam nadzieję, że znajdziemy jeszcze jakieś, nie wiem, fajne rzeczy, jakieś skrzynki. A co było w tej złotej skrzynce? Nie pamiętam. Będę musiała sobie obejrzeć. Jaki przedmiot?
Nie pamiętam. No ale nic. Mamy pieniążki, może tak, na przyszły odcinek ja wam przygotuję może jakieś łowienie. Bo chciałabym wam bardzo pokazać. A na razie dzięki za uwagę, mam nadzieję, że się podobało i do następnego.